Kto zyskał, a kto stracił po wyborach samorządowych i czy Rafał Trzaskowski zostanie nowym prezydentem Polski? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy koalicja rządząca zyskała wizerunkowo po wyborach samorządowych? To ciekawe pytanie, bo nikt nie pyta o ten wizerunek przeważnie. No, ja myślę, że nie zyskała wizerunkowo, a przynajmniej jak do dziś. Nie wiem, czy już traci wizerunkowo, natomiast nie przebiła się sytuacja taka, gdzie można pokazać pozytywy. Nie ma jeszcze dramatu, ale też nie widać pomysłu, jakby cała koalicja tego 15 października miała to skonsumować pozytywnie. A kto wygrał te wybory samorządowe? Rafał Trzaskowski na pewno wygrał wybory samorządowe. Ewidentnie. No, chciałoby się powiedzieć, że wygrała demokracja, ale to jest tak pół na pół, bo frekwencja jednak pokazuje, że nie jest dobrze ze społeczeństwem obywatelskim. A wybory samorządowe, jak zwykle powiem, mają taką fantastyczną funkcję, gdzie każdy może ogłosić rodzaj zwycięstwa, tylko musi wybrać obszar, na którym to zwycięstwo zakomunikuje. No jeżeli chodzi o procentowy wynik, no to Prawo i Sprawiedliwość tutaj triumfuje i to z całkiem widoczną przewagą, jeżeli chodzi o sejmiki. No ale właśnie Prawo i Sprawiedliwość ma taką ciekawą właściwość, że wygrywa i jednocześnie traci coś. Wygrało wybory 15 października, musiało oddać władzę. Teraz wygrało wybory w sejmikach, ale musi oddać niektóre sejmiki, bo zyskuje akurat Koalicja Obywatelska. Ciekawy sposób na uprawianie polityki, chyba od zwycięstwa do zaniku. No ale jeżeli chodzi o to zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, to ono może motywować wyborców. Mówię o tym wyniku procentowym właśnie, jeżeli chodzi o sejmiki, to ponad 34% do 30% Koalicji Obywatelskiej. No to co one pokazują wyborcom? No bo przecież chyba nie było takiej sytuacji, żeby partia po 8 latach cały czas rządzenia trzymała się tak mocno, no i osiągała tak niezły wynik. Dla wyborców to może być jednak motywujące, czy jednak nie? Jak najbardziej. No przede wszystkim to, że partia Prawo i Sprawiedliwość, no nie wiem, niezjednoczona prawica, trudno powiedzieć, pokazała, tutaj jest tlen dla Jarosława Kaczyńskiego. Ja jeszcze żyję, zresztą szczera radość pana prezesa po tym, że stwierdził na ogólnopolskim przekazie, że jeszcze żyje, że pogłoski jego śmierci politycznej są mocno przesadzone. Naprawdę to była szczera radość polityka, który się ucieszył, że jakoś się udało. I to jest tlen. Kłopot jest tylko taki, że następne wybory są europejskie i może się okazać, że ci, co poszli lokalnie, to niekoniecznie się będą interesowali. Natomiast jest bardzo dobry moment startu dla PiS-u, ponieważ rolnicy są cały czas na drogach. Na wsi ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Nie mówię, że wśród rolników, ale na pewno wśród mieszkańców wsi. W związku z tym to może być taka trampolina pod tytułem musimy pójść do Brukseli, żeby zawalczyć o rolnictwo. Nieważne, że to jest w ogóle ściema, ale w polityce w tej chwili jest postprawda, postinformacja. W związku z tym na pewno mają taki zaczyn, żeby powiedzieć, słuchajcie, my jeszcze żyjemy, ale Prawo i Sprawiedliwość jest w bardzo szczęśliwej sytuacji w Polsce, bo ze wszystkich partii, które każda ma jakiś swój taki żelazny elektorat tych wyznawców, PiS ma największy. Jeżeli chodzi o tych, którzy pokazali też, że żyją, to za Jarosławem Kaczyńskim wieczór wyborczy ujawnił się Jacek Kurski. Czy to jest znak, że ta kampania do wyborów parlamentarnych, również prezydenckich, do wyborów europejskich, prezydenckich, będzie brutalna? Kurski zyska na znaczeniu. Dzisiaj Mateusz Morawiecki powiedział w Polsat News, że Prawo i Sprawiedliwość zyskałoby więcej, może mogłoby wygrać te wybory, gdyby nie zła polityka Jacka Kurskiego w TVP.
Ja myślę, że tutaj nawet bez tego ducha, który się urzeczywistnił za prezesem Kaczyńskim, kampania będzie bardzo brutalna. Czeka nas naprawdę brudny czas w polityce, ponieważ jest zaczyn do tego. Prezes Kaczyński uwielbia takie starcia. Wprawdzie naokoło teraz miał obok siebie takich właśnie pigmei politycznych, natomiast tutaj Jacek Kurski no na pewno nie jest pigmejem, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii brudnych, to jest raczej rodzaj wojownika masajskiego i to, że on tam był i się uśmiechał, to nie jest przypadek. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego i całego tego otoczenia jego najbliższych, to można przeanalizować trochę tak, jak analizowało się kiedyś biuro polityczne w Związku Radzieckim. Widać charakterystyczne zdjęcie, gdzie stał Tobiasz Bocheński, czyli kandydat na prezydenta największego miasta. Nie wspomniano o nim ani razu. A gdzie był Jacek Kurski w takim no, prawie pełnym uśmiechu? No i objawił się też Joachim Brudziński, którego od czasu wyborów 15 października raczej ciężko było szukać, no, chyba że ktoś gdzieś miał jakieś dojście lupą, może go namierzył. W związku z tym wszyscy, którzy poczuli, że można jeszcze coś tutaj porobić i te wybory europejskie, które też były przewidywane, że będą trudne dla PiS-u, mogą się okazać właśnie zlotem wszystkich czarowników, czarownic i kogo tam jeszcze potrzeba, no bo miejsc może być za mało, ale walka może być mocna. Mateusz Morawiecki mówi, że wynik, który osiągnęliśmy bez TVP, nie tylko nas cieszy, ale też daje do myślenia, jak tamta agresywna kampania przyczyniła się do naszego wcześniejszego wyniku i mówi też, że jednym z problemów Prawa i Sprawiedliwości jest brak zdolności koalicyjnej. Czy Prawo i Sprawiedliwość może teraz tę zdolność koalicyjną zyskać, może w Konfederacji w najbliższych miesiącach? To oczywiście warto się wsłuchać w słowa byłego premiera, bo no, prawie że bezpośrednio przyznał, że telewizja wtedy była rządowa i pod na pasku rządu i to jest ciekawe, że się przyznał. To, że Morawiecki próbuje sposponować Kurskiego, ja rozumiem, bo Kurski raczej zwalczał Morawieckiego, także w Prawie i Sprawiedliwości to też nie wygląda tak, że tam wszyscy teraz powiedzieli, dobra, okej, jakoś to będzie, idziemy razem do wyborów. Tam trwa absolutnie walka, no, skoro powiedziałem, że pigmejów, no to nie pod dywanem, tylko na krze, a kraj jest coraz węższa, bo patrząc na to, że sejmiki, no jednak straciło Prawo i Sprawiedliwość, to, że wygrało procentowo, nie przekłada się na władzę, czyli stracili władzę w, jeszcze zobaczymy o jeszcze w ilu samorządach i sejmikach. Natomiast oczywiście no Mateusz Morawiecki grał życie, no, nie oszukujmy się, teraz każdy próbuje się jakoś ustawić, do tej władzy jest daleko, ale Jarosław Kaczyński poczuł, że jeszcze może spróbować docisnąć i może się okazać, że jeżeli ten wynik do wyborów Parlamentu Europejskiego będzie jakoś znośny, nie będzie to jakieś przesławne lanie, no to zaczną się te ruchy, które były po 15 października. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość do tej pory nie pogodziło się z tym, że musiało oddać władzę, no i szuka różnych takich miejsc i sprawdziło elektorat, że ten, który jest, jest. I jeżeli da się go jeszcze utrzymać, mimo braku już rozdawania jakichś stanowisk, to jeszcze jest bardzo mocne, ma dużo pieniędzy i jeszcze nie wszystkie spółki Skarbu Państwa zostały przejrzane pod tym kątem, która ciocia, który wujek i który kuzyn tam jeszcze jest. Także nie wolno lekceważyć Prawa i Sprawiedliwości, bo mają karny, sztywny elektorat i w zasadzie nie mają nic do stracenia, a na czele jest przywódca, który jest typowym anarchistą politycznym i wie, że musi walczyć, póki jeszcze może. No i ma obok siebie ponownie Jacka Kurskiego, który politycznie jest bezwzględny. No i to właśnie to jest, na to też trzeba patrzeć, że skoro Jacek Kurski, no to jest wymowne, no pojawia się na, oczywiście pewnie jakby było jakieś straszne lanie, to może by się nie pojawił, a może by się pojawił, on też ma podobny charakter, jeżeli chodzi o nastawienie polityczne i to nie jest moja ocena żadna psychologiczna, tylko tego, co do tej pory Jacek Kurski robił od dziadka z Wehrmachtu po to, co zrobił z telewizją
publiczną, no to wszyscy widzieli, kto chciał zobaczyć. No i uśmiechnięty Kurskim nad uśmiechniętym Kaczyńskim, no, może powodować niestrawność polityczną. No właśnie, Jacek Kurski wrócił, Mateusz Morawiecki na tym zdjęciu za Jarosławem Kaczyńskim był właściwie niewidoczny, był w szerokim planie, dopiero później go było widać w tym wieczorze wyborczym, jak gdzieś tam z boku stał, to też jest symboliczne i znaczące. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość w ogóle jeszcze ma potencjał do tego, żeby wrócić do władzy, bo wielu już Jarosława Kaczyńskiego politycznie składało do grobu. Oczywiście, to jest, polityka jest sztuką możliwości i dopóki piłka w grze i tak dalej. Dwa elementy takie, jeżeli moglibyśmy to określić punktowo, zatrzymały tą lawinę degradacji PiSu. Pierwsze to jest ewidentnie komisja pegazusowska, na której Kaczyński nie został politycznie rozjechany. Ja nie sądzę, że wygrał, ale przez to, że nie został rozjechany, no to można powiedzieć, że wygrał. I drugie, gdzie Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, no nie wiadomo, co zrobił, znaczy wiemy, co zrobił, ale to spowodowało też odpływ na przykład młodych ludzi, którzy w ogóle na politykę reagują alergicznie, a od 15 października do 7 kwietnia partia, która musiała oddać władzę, robiła wszystko, żeby obrzydzić politykę i się udało, bo jeżeli było 70 prawie 5, a tu jest 52 niecałe, no to to jest miażdżący spadek i świadczy tylko o tym, że cały czas negatywna kampania może dawać efekty, mimo że my mówimy, że ona była bezobjawowa, ale ta kampania odbywała się wcześniej, ponieważ PiS ma dobrze zdiagnozowany elektorat i wiedzieli, że duża grupa pójdzie. Natomiast po stronie Koalicji Demokratycznej od 15 października już widzimy, że liderzy niektórzy są zdezorientowani, niedojrzali, nie wiadomo, w którą stronę iść. Jeżeli zaczną się jeszcze kłócić teraz, a pojawiają się różne pomysły, no to to jest najprostszy przepis na to, żeby się rozpaść. No właśnie, zaczynają się kłócić, bo Trzecia Droga nie chce iść na wspólnych listach z Koalicją Obywatelską do wyborów, z Lewicą również. Lewica jest nieco odtrącona przez koalicjantów i też PSL chce przejąć część, czy też nawet wszystkie ministerstwa Lewicy. Włodzimierz Czarzasty jednak ma nie zostać rotacyjnym marszałkiem Sejmu. Co z tą koalicją? No, i to jest pytanie, panie redaktorze, kluczowe, dlatego że no, trzeba być dorosłym w polityce. Odsunięto od władzy poprzednią władzę, czyli PiS, po 8 latach rządzenia i teraz no, minęły 100 dni tam z kawałkiem, 120 dni czy 115 dni i okazuje się, że ambicje polityczne, może podszepty, może podpowiedzi powodują, że czasami żaba podstawia nogę, żeby tak, gdzie konie kują. Trzecia Droga ma specyficzne podejście, bo to będzie trzeci raz i może się okazać, że to jest ostatni raz, kiedy mają tę scenę potędze. Myślę, że Szymonowi Hołowni ktoś źle doradza, ponieważ te wyniki, one oczywiście, no, że są do przodu, no, ale cieszyć się, że stoimy w miejscu, no to nie jest progres. I może się okazać, że kampania do Parlamentu Europejskiego zweryfikuje ich bardzo mocno, bo już widać, było teraz, że były pewne kłopoty. PSL jest niedobrze się czuje ten jako ten młodszy brat, chociaż jest starszym bratem. To jest dziwna rola. Kto miał rodzeństwo, kto ma rodzeństwo, to wie, o czym mówię. No ale Lewica ewidentnie przestrzeliła ze wszystkimi swoimi komunikacjami i uśmiechnięty Robert Biedroń mówi, że jak to fantastycznie pani Biejat pokazała, jak zwyciężać mamy. No to to już, tak jak Kaczyński był szczerze ucieszony, że nie umarł politycznie, tak Biedroń był nieszczerze ucieszony, chyba że wystąpił w jakimś zajawce jakiegoś programu kabaretowego pod tytułem po prostu wygrywamy przegrywając, bo co wybory, to Lewica jest coraz niżej. Jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że będzie kwestionowana ta umowa pierwsza
że Czarzasty ma zostać marszałkiem Sejmu, no to fatalnie wróży koalicji, no bo jakieś umowy muszą być dotrzymywane. No i w tym wszystkim jest jedyny polityk, który ma i wiedzę, i doświadczenie, i gorycz porażki, ale też fantastyczne zwycięstwa, no to jest Donald Tusk, który no ma pewien kłopot, dlatego że każdy ciągnie w swoją stronę. No i w pewnym momencie to może się po prostu skończyć pęknięciem. No jak będzie pęknięcie, no to są nowe wybory. No i teraz PiS dostaje właśnie taką informację, że może warto ich rozgrywać. No to teraz będzie test dla wszystkich liderów koalicji rządzącej, czy dadzą się rozegrać, czy nie. No powiem tylko tyle, że Szymon Hołownia dzisiaj w TVN24 rano powiedział, że umowa koalicyjna to nie jest Pismo Święte. Można ją zmieniać, można renegocjować, można podważać. No i to jest właśnie to, o czym mówimy, że Szymon Hołownia w warstwie retorycznej jest bardzo sprawny, a w warstwie politycznej wygląda trochę na takiego niemowlaka politycznego. Rafał Trzaskowski niemowlakiem politycznym nie jest, jak pan powiedział, to on wygrał wybory samorządowe. Co za tym może pójść? Czy on rzeczywiście będzie liderem Polski samorządowej i ostanie się na funkcji prezydenta Warszawy, czy jednak cięższą zbroję założy i będzie kandydował na prezydenta Polski? Czy powinien w ogóle? No, jeżeli mówimy dziś, tak, to diagnoza jest z dziś, 9 kwietnia, to absolutnie będzie kandydował na prezydenta Polski. To jest oczywiście trochę może przedwczesne, ale po takim zwycięstwie, po wcześniejszych jakichś takich przeciekach złomów z Donaldem Tuskiem, no to ja nie widzę kandydata tej koalicji, jeżeli ona dotrwa do wyborów prezydenckich. Lider samorządowy jak najbardziej, ma duże wsparcie samorządowców od samego początku, Jacka Karnowskiego i wszystkich tych, którzy w tym ruchu samorządowym działali. No ma teraz oczywiście świetny wynik. No i teraz kto może powiedzieć, wiesz Rafał, to może wystawmy Szymona albo wystawmy kogoś tam jeszcze. To już tą cięższą zbroję już przyjął, jeżeli będzie chciał oczywiście, podejrzewam, że będzie chciał, bo ostatnie wybory, w których nie wygrał, no cały czas są jednak wątpliwe, czy to wszystko było się uczciwie. W związku z tym przewiduję, że będzie kandydował, no chyba, że coś takiego się zadzieje, co spowoduje, że pojawi się inny kandydat. Ale ma papiery na to, żeby być prezydentem Polski, tym bardziej, że ten, który z nim wygrał, robi wszystko, żeby pokazać, że to była pomyłka. Pytanie, czy Donald Tusk nie będzie chciał kandydować, jeżeli mowa już o tym innym kandydacie, który może się pojawić. Na ile kandydatura Donalda Tuska jest realna i na ile to właśnie Donald Tusk mógłby zostać kandydatem na prezydenta Polski, czy też prezydentem Polski, czy nie ma zbyt dużego negatywnego elektoratu? No i też pamiętajmy, że Szymon Hołownia będzie chciał kandydować. No ja myślę, że Szymon Hołownia na razie zakończył swoje ambicje polityczne, bo nie widzę, w sensie prezydenta Polski, bo na dziś nie widzę powodu, dla którego Polacy mieliby wybierać Dudę bis albo trzeciego Dudę. Natomiast Donald Tusk, tak jak już mówiłem, jest wytrawnym politykiem i wie, że władza jest w kancelarii premiera, a nie kancelarii prezydenta. Jakbyśmy na to nie patrzyli. W związku z tym byłbym zdziwiony, gdyby chciał kandydować na prezydenta Polski. Tam negatywny elektorat oczywiście jak najbardziej, to ma znaczenie, ale to później w wyborach takich przy kampanii można różne rzeczy zrobić. Podejrzewam, że będzie chciał utrzymać jednak władzę jako premier, ponieważ to są realne zmiany, to są realne sytuacje i realny wpływ na to, tym bardziej, że rozpoczął tą drogę do bycia liderem Europy, jest dosyć blisko i Europa go uznaje, a nawet na niego stawia. Wybory do Stanów Zjednoczonych są w listopadzie, także tutaj dużo rzeczy przed nami. Jak na dziś, jeżeli zadeklaruję, to Rafał Trzaskowski jest najbardziej optymalnym kandydatem dla wszystkich, no ale jak widzimy, różni szatani są też czynni. Wspomniał pan o Andrzeju Dudzie. Prezydent miał ostatnio spór w mediach społecznościowych z Donaldem Tuskiem w sprawie pigułki PO, jak również odesłania jednej z ustaw
do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Czy prezydent będzie teraz politycznie dużym problemem dla koalicji rządowej, dla samego Donalda Tuska? I jak mogą wyglądać te relacje, które na początku rządów premiera Tuska wyglądały całkiem pozytywnie? Problem polega na tym, że tak jak wspomniałem, Szymon Hołownia jest w fazie przepoczwarzania się w polityka, tak prezydent Andrzej Sebastian Duda nie został politykiem i chyba nie bardzo wie, o co chodzi w polityce. Ten spór pokazuje, jak bardzo jest to infantylne i jak bardzo Andrzej Sebastian Duda nie rozumie tego, co się dzieje. Być może tutaj pan wiceprezydent Mastalerek rzeczywiście albo nie dopilnował, albo przeszacował znowu. To naprawdę nie przystoi taka rozmowa, a to, że w podłożu jest to, że będę wszystko odsyłał do Trybunału tego i owego, to znaczy tylko o tym, że to jest dziecinada polityczna. I jakby na to nie wyglądało, jeszcze dwie takie ustawy i prezydent w ogóle nie będzie miał czego szukać, mimo że Polacy bardzo cenią wysoko urząd prezydenta i zawsze oceniają go wysoko, to w tym sporze Andrzej Duda nie ma żadnych szans, żeby wygrać. Oczywiście może trochę na zasadzie takiego, jak to w Czterech Pancernych Tomuś ścinał drzewa, żeby czołgi nie jechały dalej, ale myślę, że to tutaj się nic nie wydarzy takiego, bo nie ma jak zbudować jakiejś grupy politycznej, bo gdyby potrafił to zrobić, to już by to zrobił. No to zostaje mu weto bądź odsyłanie do Trybunału pani Julii Przyłębskiej. No to można powiedzieć, że jeżeli teraz Donald Tusk zawiesiłby na rondzie ONZ taki centymetr, jak się odcina dni, no to tam zostało jakieś, nie wiem, 425 dni prezydentury, która z każdym dniem jest coraz słabsza i coraz gorsza. Ale oczywiście polityka nie jest stałą, tylko to jest wszystko w płynie i w zmianie. Jeżeli koalicja ze sobą się porozumie i uzna, że wartością jest sprawowanie władzy, to wtedy prezydent nie będzie naprawdę wielkim problemem, chociaż oczywiście utrudnia jak może, ale też w tym się pogubił, bo utrudniać można z głową albo nie wiem, z klasą powiedzmy, a tu ani głowy, ani klasy nie ma. Pytanie, kiedy to będzie rozpłaszczenie wizerunkowe na ścianie, bo wydawało się, że gorzej być nie może, a pan prezydent Andrzej Sebastian Duda bardzo codziennie pokazuje, że nie ma sprawy, może być gorzej. Pytanie, czy nie może być gorzej po stronie koalicji rządowej, bo przed nią kolejny test, ważny test, debata w Sejmie na temat aborcji. Jak koalicja rządowa może wyjść właśnie po tej debacie i na ile poobijana? A może zgodna? Właśnie, to jest bardzo dobrze. Za dwa dni, jeżeli będzie dotrzymany termin, odbędzie się show polityczne na bardzo, niestety bardzo poważny temat i to jest właśnie ten problem, że cały czas jest traktowany jako problem zastępczy, ale w tym wrzeniu politycznym, które się teraz odbywa, czyli między jednymi wyborami a drugimi, przy jednych, którzy ogłaszają jedni, drudzy i trzeci, że wygrali, przed tymi, które za chwilę, bo to jest za chwilę, za dwa miesiące niecałe, albo dokładnie całe chyba dzisiaj, dwa miesiące są wybory do Europarlamentu i teraz wchodzimy w fazę dyskusji no dosyć ostrej, gdzie w samej koalicji przecież, już od wyborów wiemy, przed wyborami było wiadomo, nie ma zgody na to, co jest. No i pytanie, kto co zrozumie, a kto czego nie zrozumie, natomiast pole do tego, żeby hulały wszystkie możliwe teorie, wszystkie możliwe kalumnie, wszystkie możliwe obrazy. Jest tak dużo, że sobie nawet nie jestem w stanie wyobrazić. A przy tym wszystkim tracą kobiety i to jest największy dramat. Natomiast polityka w pewnym momencie pożera wszystko, co ma na drodze, bo to jest taki potwór, który musi cały czas się czymś karmić, a najlepiej konfliktem. Podsumował dr Mirosław Oczkoś sytuację bieżącą polityczną, do której wracać będziemy niejednokrotnie, bo chyba będzie się działo i to niekoniecznie najlepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Będzie się działo, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrego dnia.